Hej siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Last of Us z tej strony Cassie, no i zapraszam na kolejne przygody z tej gry, tak więc jesteśmy dalej tutaj jako Ellie i przemierzamy nowe lokacje, mamy ogólnie zimę i bronimy Joela. Joel nadal jest ciężko chory i teraz ogólnie musimy, odpędzamy jak się stąd wydostać? Odpędzamy łotrzyków z tego miejsca. Już wszystkich chyba rozwaliliśmy, a teraz po prostu trzeba będzie znaleźć wyjście stąd. Dlatego dobra, zobaczmy. Najpierw oczywiście trzeba się wyposażyć. To jest zawsze numer jeden w tej grze. Jest po tamtej stronie, hacker! O kurwa. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Ja myślałem, że tutaj już nikogo nie będzie. Kurwa. Co ty gadasz? Skurwysyny. Pięknie, dostał w ryj. Dobra, pasowałoby się wyleczyć moim zdaniem. Dobra. O kurwa, jest. Pięknie. Dawaj mi tu nabój. Doskonale. Prosto w czachę. No dawaj, wychyl główkę. Dawaj, dawaj, nie będę tutaj na ciebie czekał, kurwa. Kurde, za dużo straciłem na amunicji, ale dobrze. Gra mi tutaj zaraz oddała, świetnie. Dawaj, 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 dawaj. Pięknie. Aha, to on. Spokojnie. Dobra. Próbuję cię uratować. No już spokojnie. Spokojnie. Co, ona straciła przytomność, czy co? Chyba tak. O kurwa, i co teraz się tutaj wydarzy? W celi ją zamknęli. Co to, kurwa? Jak się miewamy? Super. Proszę. Musisz jeść. Wiem, że zgłodniałaś. Spałaś całkiem długo. Co to jest? Jeleń. Doprawiony świeżym ludzkim mięsem? Nie. Nie, przysięgam, to jest tylko jeleń. Ale z ciebie bydlę. Łatwo mnie osądzasz. Zwłaszcza po tym, ile zabiłaś ludzi ze swoim kumplem. Nie dali nam żadnego wyboru. Uważasz, że my go mieliśmy? Powiedz. Zabijasz, żeby przeżyć. My również. Musimy się troszczyć o swoich, w jakikolwiek możliwy sposób. No i co teraz? Pokroisz mnie na drobne kawałeczki? Wolałbym nie. Powiedz, jak ci na imię. Nie oszukasz mnie, ty gnido! Nie oszukuję. Byłem... Byłem z tobą szczery.
teraz twoja kolej. Tylko wtedy zdołam przekonać swoich. Przekonać do czego? Że możesz tu zostać. Masz serce. Jesteś lojalna. I jesteś wyjątkowa. O, kisiel chyba poleciał. Dobre. O kurwa. Jebany. Ale Eli dobra jest. Ty głupia dziwucho. Nie rozumiesz, że ty sama prosisz się o śmierć? I co ja mam im teraz powiedzieć? Eli. Co? Powiedz im, że... Eli to mała dziewczynka, która rozpierdoliła ci palec. Jak powiedziałaś? Na drobne kawałeczki. Do zobaczenia rano, Eli. No i dobra, i chyba teraz Joel się obudzi. Trochę boli, ale da radę i teraz jako Joel chyba będziemy cisnąć za Eli i jej pomóc trzeba będzie. Okej. Damy radę. Eli? W porę się obudziłeś, stary. Najwyższa pora, wziąć się w garść. Dobra. Trzeba się doposażyć. Okej. No i dobra, wrócił stary, dobry, poczciwy Joel. I można ruszać. Oczywiście czasami będzie kulał, ale damy radę. Gdzie jesteś do cholery? I bez konia, to ciekawe jak my tam trafimy teraz. Naprawdę jestem bardzo ciekaw. Jakieś auto, czy jakiś nowy... bohater tutaj będzie, czy co? Nie ma konia. Dobra, zobaczmy co my możemy zrobić. Broń biała raczej nie, tutaj też nie. No dobra, nic za bardzo nie można stworzyć. Skuter jakiś może nie działa. Tutaj nic za bardzo nie ma, no to nic, no ciśniemy. Przed siebie, może jakiś samochód? Dobra, bo nie wiem, czy teraz się trzeba tutaj rozglądać wszędzie, czy co? A, jest, można wejść. Aha, to wróciliśmy sobie do domu, dobra, spoko. Czy my tutaj mamy pootwierane te domy, czy... Nie, raczej każde będzie pozamykane, bo to i tak jest bardzo duża przestrzeń Eli! Tutaj. Gdzie ona uciekła? To więc raczej wątpię, że gra nam pozwoli tutaj wchodzić do tych domów, no ale spróbujmy, spróbujmy. Warto się dowiedzieć. A nuż znajdziemy coś ciekawego w którymś z domów. Nie, raczej nie. Dawaj, Joel. Nie ma, że boli. Trzeba cisnąć. Okej, ta ciężarówka. Może coś w niej by... O kurwa, co ty gadasz? Okej, bierzemy naszą... Kurwa. Co ty gadasz? Ale trzeba się uleczyć. Osłaniać mnie! Gdzie ona jest? Kto kurwa? Aha, Eli. Ale pięknie. Pięknie w ryj. Dobra. Uważajcie! Uważajcie na niego! Dobrze.
Okej, gdzie oni są? Tam wszyscy pobiegli. Dobra, to za nimi trzeba cisnąć, nie? A zobaczę tylko, co w tej ciężarówce tutaj. Jest, bo na pewno coś tu będzie. Nic nie ma, ja pierdolę. Dobra, ciśniemy za nimi. Kurwa, tędy nie przejdę. No siema. Biegnijcie! A, uciekają skurczybyki. Patrzcie jakie. Okej, tutaj już mamy domek, w którym możemy się na bank wyposażyć. Dobra, życie. Dobra, alkohol to mamy pełny. Aha, i w sumie tyle. Dobra. Mam cię, dupku! Wykończyć go! Trzymaj go! Dawaj, dawaj! Dobrze! Dobre, Joel. Nie wychodzisz z formy. Puść mnie! Albo cię zajebie! Czego chcesz? No! Co jest? Nie ruszaj się stąd. Kurwa. Dobra. Dziewczyna. Czy ona żyje? Jaka dziewczyna? Nie wiem, o czym mówisz. Dobrze, Joel. Skup się. Spójrz tu, tutaj. Bo zaraz wydłubię ci to kolano. Dziewczyna. Żyje. Jest Davidem. Gdzie? Jeszcze! Jeszcze! Zaznacz to miejsce na mapie. I módl się, żeby twój koleżka mówił to samo. Zaznacz. Tutaj. Spytaj się go to, czy potwierdzi. No dalej. Mówię ci. Nie kłamie. Dobre, Joel. Pojebało cię? Przecież wszystko ci powiedział. Nic ci, kurwa, nie powiem. Nic nie szkodzi. I tak mówię, że... Zaczekaj! Pięknie. Pobudka, wstawaj. Idziemy. Zostaw mnie! Przestań się rzucać. Co oni tu odpierdalają? Ostrzegałem cię. Jestem zarażona! Jestem zarażona! Naprawdę? Więc teraz ty też. Zobacz. Podwiń mi rękaw. No zobacz! Zabawmy się w to. Jak ty to powiedziałeś? Nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Co to do diabła jest? Powinna już zmutować. To nie jest prawdziwe! Wygląda, kurwa, całkiem prawdziwie! Dobrze! Pięknie, Eli. Dasz radę go zajebać. Okej. Cholera. O kurwa. Co z tymi ludźmi jest nie tak? O kurwa. Potrzebuję broni. Okej. Dam radę. Jasne, że damy radę. Dawaj, dobrze. Nie.
zarażeni. Co? Dziewczyna jest zarażona. Uciekła. Niedobrze, David. Okej, zbierz wszystkich, którzy nie są uzbrojeni. I zabierz ich stąd. O Boże, zabiorę dzieci do schronu. O kurwa. Oja, ile ich tu jest? Dobra, wejdźmy sobie może tędy. Mam dość tego gina. To już przegięcie. Od miesięcy to mówię. To już przesada. Ta dziewczyna zabiła naszych ludzi. Dobrze. Czy on ma broń? Ma. Okej. Ej ty, sprawdź tamtej strony. Dobra, tego też pasowałoby rozwalić po cichu. Dobrze. Dawaj tu amunicję. Świetnie, już jest 5 naboi. O kurwa, ten mnie nie zauważył. Dobra, nasza. Ale on tutaj w ogóle amunicji nie miał, ale aha, to są butelki, to nieważne. No dobra, biegnę dalej przed siebie prosto. Okej. Są wszędzie. A jak go tutaj rozwalić? Dobra, wiecie co? Idę dalej. Gdzie on to jest? Aha, tam sobie biega. Tutaj jest, dobra. Zajdziemy go od tyłu. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie jest ta dziewczyna? No, dawaj za nim, dawaj. I surprise! Niespodzianka, chłopaku! Dobrze. Tam jest następny. Dawaj go, Eli! Nie jebiemy się w ogóle. Dobra, chyba tutaj, nie? Jedyne przejście. Dobra, kolejni. Kolejni ludzie, ale wszyscy uciekli. No to nic, idę za nimi. Tam jest jeden. O kurwa. Prawie zostałem zauważony, ale lipa. Trzeba uważać. Kurwa, nie wiem, czy tutaj wyciągać broń, czy nie? Dawaj, 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 damy radę. Damy radę, Eli. Dobrze. Pięknie. O kurwa. Pięknie. Bierz amunicję i ciśniemy dalej. Tam jeszcze jednego rozwaliliśmy. Ale nie ma tu żadnej amunicji. Okej, ciśniemy dalej. Chyba tędy. Gdzie oni są? Ja pierdolę, ale zimno. No, ciepło nie jest. Jak mi od grania, kurde, zimno, jak tutaj takie śniegi i tak dalej. Dobra, chyba w dobrą stronę biegnę.
Okej, tutaj zamknięte, ale przejdziemy tędy. No dobra. Okej, nikogo nie widać. Ale wiem, że tutaj na bank będą. Idealna miejscowa do strzelania. A nie, nie ma nikogo jednak. Kurwa, dziwne. Apteczka, świetnie. Dobra, tędy przyszedłem. No, ale tutaj nic nie ma do roboty, kompletnie. Chyba, że gdzieś wyżej. Tutaj są jakieś schody czy coś. No nie wiem, poszukajmy jakiegoś wyjścia. O co tu kurwa chodzi? Dobra, tutaj mamy jakieś okno. Dobra. Czy jest tutaj coś ruchomego? Jakiś stolik czy coś? No to chyba. No ale nie można przesunąć, kurwa. Dobra, trzeba znaleźć coś ruchomego i wyjść tamtym oknem. Tak mi się wydaje, że o to chodzi, nie? Kurwa, ale tutaj nic takiego za bardzo nie ma. Chyba, że stąd? Nie, też nie. Kurwa. Coś ruchomego, no, coś ruchomego. Nic tutaj za bardzo nie ma. No, ale poszukajmy, poszukajmy. A, tu są drzwi, ja pierdolę. Łatwo cię zrobić. Dobra, to jest czas, żeby Joel wkroczył do akcji. Spokojnie. Nie masz dokąd uciec. Chcesz się wydostać? Musisz przyjść do mnie po klucze. Wiem, że nie jesteś dowodzony. Co to? O kurwa. Tutaj jest nasze klucze. Dobra, czyli bawimy się w chowanego z nim. Przyznaję, udało ci się mnie nabrać. Przez chwilę nawet ci... nie. O hej, Eli. Przykro mi z powodu twojego konia. Możesz się pocieszyć tym, że nie zmarnujemy ani kosteczki. Słyszałem to. Kurwa. Wiesz co? Nie mogę się pogodzić z tym, że zabiłeś Jamesa. To był dobry dzieciak. W sumie to, że zabiłaś kilku naszych, tylko wzmocni naszą grupę. Będzie mniej osób do wykarmienia. Przetrwają najsilniejsi. Uważaj. Idziesz. Dobra, widzicie? Na podłodze... O kurwa. Na podłodze są kawałki szkła i tak dalej. Jak na nie wejdę, to on mnie wtedy zauważy. Eli! Eli, no proszę cię. Wiem, że chcesz mi coś powiedzieć. Dawaj go teraz. Dawaj go. Jest! Ja, pięknie. Dobra. No, dobre, mała. Wszystko będzie dobrze. O kurwa. Nie przestajesz mnie zaskakiwać. Szkoda, że nie poszłaś po prostu. Ale teraz... Dawaj go. Pięknie. Uciekaj, króliczku, uciekaj.
A jebany. O kurwa, trafił. O kurwa. Dawaj, dawaj, Eli. Idziecie. Okej, pasowałoby się teraz podleczyć. No okej, ja go też widzę. Dobra, tak więc po cichu. Skurwysyn. Co ty gadasz? Uciekamy, uciekamy. Dobra, teraz już mnie nie powinien widzieć. Gdzie on jest? No dwa razy już dostał, to co, do trzech razy sztuka? Dobra, nie widzę go. A, jest. Ups. Okej, teraz go dorwę. Dobrze! Koniec, to będzie koniec. Jeszcze nie? A, i teraz Joel, okej, zmieniamy się w Joela teraz, tak? Tak jest. Aha, też jesteśmy tutaj. Okej, to trzeba znaleźć ten bar. Tutaj? Nie. Tu jest! Co ty gadasz? O kurwa. Aha, no to grubo. Będziesz się smażył. Dawaj go, dawaj gnoja. Dobrze, chwyć go. Kurwa, uwolnij go. Dobrze. Ale zajebiście, żywa tarcza to naprawdę dobry pomysł. Jeszcze ktoś tu jest? Co ty gadasz? Kurwa, padł. Ajajaj, Joel. Tak nie może się to skończyć. Dobra, jeszcze raz. Może tędy spróbujmy sobie przejść. Aha, tutaj są gnoje. Powinniśmy pilnować schronu. Dobra. Zarażony biega po miasteczku, a my pilnujemy cholernego wyjścia. Słuchajcie, no chodź tu. Chuj groźna i nie wiemy, gdzie się kieruje. Miejcie oczy dookoła głowy. Haha, ale cię zrobiłem, co? Gnoju, dobra, duszonko. O, tu co? Ale grubo. Zobaczcie na to tutaj go auta. Halo! Hej, wszystko okej? Jezu. Okej, teraz ich tutaj dwóch. Znaleźli swojego ziomka. No chodźcie. Kurwy. Dawaj go. Duszonko? Pięknie. Idziemy dalej. Chodź tu, chodź. Chodź, chodź. Ja pierdolę. Dobrze. Pięknie. Nie zdążył nawet nic powiedzieć, tylko ja pierdolę. Dobra, jeszcze ich chyba tutaj kilku jest. Dobra, ale na razie nikogo nie widzę. Aha, tutaj są na górze. Okej. Dobra. Dawaj. Bom, pięknie w główkę. O
Czy ja mogę te jakoś tyłami tutaj przejść? Chyba nie. Tutaj jest jedyna droga. Pięknie. Okej, idzie następny. Dawaj za nim. Pięknie. I szybka śmierć. Jeszcze tam jeden jest. Dobrze. Zajebiste, to z lunetą naprawdę. Strzał w dziesiątkę normalnie. Dobra, tutaj już pusto. Idziemy dalej. Okej, ale wiecie co? Czas odcinkowy już się kończy. Tak więc w tym momencie będziemy kończyć ten odcinek i w tym samym momencie rozpoczniemy sobie następny. Tak więc no, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem w The Last of Us. Siemano!